Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Deathloop. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, mam nadzieję, że seria Ci się podoba i oczywiście nie zapomnij też napisać komentarza. A my kontynuujemy, znajdujemy się teraz chyba... Plac Dorseya, pierwsze piętro. Plac Dorseya, pierwsze piętro, Plac Dorseya. Prosiłam, żebyś zrobił coś innego, Gold, a Ty wybrałeś się do pieprzonego Abdam? Skąd wiesz, gdzie ja teraz jestem? Masz kamery, czy... Wieża radiowa śledzi Twoją pozycję, a Ty zawsze jesteś taki zaskoczony, jakbym nie wiedziała, dokąd się wybierasz. Sam nie wiem, dokąd się wybieram. Plac Dorseya jest na końcu drogi przy klifach, niech zgadnę, pierwsze piętro... Jakby ktoś czekał na zaproszenie. Żebyś się chwalił piwem z nalewaka? Inny ja. Ten Colt kończy tę rozmowę. Poza tym wszyscy rozpoznają tę twoją głupią kurtkę. Lubię tę kurtkę. Tutaj zginęła śmierć. Okej. Okay. A tu są też jeszcze jakieś drzwi. Czyli tu są dwa wyjścia, jakby dobra, okej. Okay. Graj po swojemu. Istnieje wiele sposobów na pokonanie przeciwników i przeszkód na Black Reef. Walka, unikanie kłopotów, skradanie się i postęp. Każde z nich podejść jest równie odpowiednie. Cierpliwe wysłuchanie rozmowy prowadzonej przez wrogów, aby oddzielić ich od grupy, umożliwi dyskretną eliminację, a przy okazji może zapewnić dostęp do nowych informacji. Możesz też zostawiać pułapki i wykorzystywać hałas, aby zwabić do nich przeciwników. Otwarta walka bywa również skuteczną metodą, oczywiście pod warunkiem, że poradzisz sobie z ewentualnymi pociskami wezwanymi przez zaatakowanych wrogów. To nie halucynacje, uważaj na siebie. W takich grach jak ta, czyli Dishonored, TF, o kurwa, ale wyskoczył. A, tu bym wyszedł pewnie stąd też, nie? Ta, tu było to drugie wyjście. W takich grach jak ta, czy Dishonored, w które grałem wcześniej, od tych samych wydawców gry. Mapa Abdam. No kurwa, dużo mi to dało, nie? Zawsze lubiłem chodzić po dachach. Dobra, no ale mamy iść w tamtym kierunku. Black Reef jest twoje, wykorzystaj. Lubi bliskie kontakty. Nie trzeba. A w jaki sposób mogę użyć w razie czego cofnięcia, które mam tutaj po lewej stronie? Kurde, chciałbym przejść jakoś dachem i spróbujemy tak zrobić przechodząc tędy. O kurwa, ile ich tam stoi. Tu jest też jakaś alternatywna droga. Może mnie ci z lewej nie zauważą, jak tędy przejdę. Szalone dzieciaki, jesteście ożół beretem od najweselszego miejsca na tej skali. Biblioteki! Wizyta w niej to strzał w dziesiątkę! No to na pewno nie jest bezpieczne miejsce. Jestem o tym też w święcie przekonany. Dom na całe wieki, jasne. Gdyby nie pętla, to do jutra wszystko by się to rozleciało. Chyba nie chcę wywoływać zamieszania, ponieważ tutaj nikogo nie ma w tym miejscu.
Bardziej mi martwi tamto coś. Dobra. Wejdę tutaj na górę. Dobra, wejdę. Moje mieszkanie. Ich tu jest dwóch. Może to nie jest jedyne wejście. Ja chciałbym na razie wchodzić z nimi w konflikt. Czy oni kurna tutaj sobie skaczą po prostu na główkę, bo wiedzą, że się odrodzą? To ma być moje mieszkanie? Trochę tu sztywno. A to co? Luksusowy apartament, a o, tu jest też. Oni serio skaczą z tego, nie wiem, wilka powiedzmy, do... Elegancki medalion osobisty. Witaj w programie. Hej bracie, założę się, że nie tego się spodziewałeś. Ale nie martw się, Frank dba o swoich przyjaciół. Nie obchodzi mnie, czy jesteś wojskowym. Nie pozwolę, żeby taki stary grzyb jak ty koczował na tej plaży. Jakby to było jakieś pieprzone oblężenie Haviraldu. Wiedziałeś, że mój ojczulek też walczył pod Haviraldem? Żebyś ty słyszał historię, które mi opowiadał. Mówił, że z głodu jedliście tam własne buty. Kurwa, normalnie Andy Anderson ze świata według Ludwiczka. Ciesz się swoim nowym widokiem, kapitanie. Stuprocentowy apartament platynowego poziomu. Calutki twój, zasługujesz na wiele więcej. Jesteś zawsze mile widziany w moim klubie Colt. Twój Frank, PS. Gdyby Dorsey robiła zbyt dużo hałasu, to skombinuj sobie bombę i... Poślij mu wybuchową niespodziankę. Dorsey. Przyjaciele. Kim kurwa jest Frank? To jest zajebiście. Gwoździe. Butelka. To mnie zastanawia, bo to jest tak syczy i chuja nie wiem, co z tym mogę zrobić. Jeszcze jeden kurwa kod. Kołczak. Przełączanie broni. Żyłek klawisza 2, 3, 4, aby wyposażyć się w broń palną. Przewijaj za pomocą kółka, aby szybko przełączyć się między uzbrojeniem dostępnym dla pewnej ręki. Przytrzymaj kółko, aby otworzyć koło wyposażenia prawej ręki. Wybierz broń, a następnie puść kółko, aby z niej się w nią wyposażyć. A przepraszam, a jakbym wybrał... Przydatny przy remoncie. I cichym zabijaniu gwoździem wbitym w czaszkę. Okej, czyli to jest po prostu broń, którą możemy robić na cicho. Co jest pod tabem? O, no to kółko idzie pod taba zaraz. Nie bądź zachłanny, Colt. Dobrze, tato. Ciekawy jestem, jak to działa. Ale zaraz. Kochają sami siebie czytać. Zobaczmy, jak to działa. Ole go wyjebało z butów, a dopiero przy drugim strzale. Okej. Mam już dość amunicji. No, czekaj, doładujemy i weźmiemy. Kurde, jak ten wentylator nie wyleciał. Minicom, nowa wiadomość. Okej.
Wow, ładna. Nigdy się nie poddawaj, Lila. Nigdy się nie poddawaj. To niezła nowa wiadomość. Sesja użytkownika Wachn Call zawieszona. Tymczasowy czat grupowy Ranek, nowa wiadomość. Kanał prywatny Call Julian, nowa wiadomość. Tymczasowy czat grupowy Ranek. Dzień dobry wszystkim. Colt postanowił przerwać pętlę. Dlaczego miałby zrobić coś tak powalonego? To niezamierzony wpływ anomalii na jego stan. Powód nie ma znaczenia. On zagraża nam wszystkim, dlatego będzie bądźcie mądrzy, albo przynajmniej się postarajcie, Alexis. Pieprzyć, Juliano. Kto zrobił cię szefową ochrony? Ha, przestań się mazać, Alexis. Gdzie się podziała druga połowa twojego mózgu, wypiertku? Mam wobec niej plany. Cisza, dorośli rozmawiają. Po prostu chrońcie się. Niezależnie od tego, co się stanie, my musimy przeżyć. Nie powinniśmy go szukać. Uwięzić go, przeprowadzić na nim badania. Dajcie spokój, przecież to Colt, do jasnej cholery. PZP nas ocali. Colt widzi te słowa. Lśniące na czarnym tle. Nie na długo. Użytkownik po prostu Colt został usunięty z tymczasowego kanału grupowego. Sesja użytkownika zawieszona. Skontaktuj się z Charlie Montek, aby uzyskać więcej informacji. Nie. Ci ludzie są wstrętni. Chyba z kurwielami. Colt Juliana, nie śpisz jeszcze? Słucham muzyki, denerwuję się tym, co się stanie o północy. Będzie dobrze, już to robiłem. Pamiętasz? Nasz kapitan twardzi. Właśnie wróciłem z kompleksu. Tak, przyszedłeś taki kawał tymi swoimi tunelami, żeby wie... Chyba wiesz, że mamy samochody, co nie? Rzuciłem okiem na centrum kontroli. Całkiem niezłe, nie? Nieźle się spisaliście, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby. Jestem pod wrażeniem. Czy to komplement? Prawdziwy komplement od ciebie? Ciągle komplementuję ludzi w każdej sekundzie każdego dnia. To niesamowite, że mimo tak rozbudowanej infrastruktury całą pętlę sterowało się z jednego pomieszczenia. Zbyt wiele władzy w zbyt małej liczbie rąk. Właściwie w rękach jednej osoby. Nie rozumiem. Nieważne, tym razem AN robi wszystko jak trzeba. Wszyscy znajdziemy to, czego szukamy. Dobranoc, Juliano. Dobranoc, Colt. Okej. Sypałem komplementami jak z rękawa? Więc pętlę nadzoruje sterownia. To za proste. O wiele za proste. Wygrywasz wspaniałą nagrodę. Poznaj gorące sygielki w każdej pętli. Wiedziałem, kurwa, jebany szczur, każdy używa tylko swojego minikonu. Pozdrów oddziały zabójców. Wiedziałem, kurwa. To są kurwa jakieś jaja! Wyjdź. Udało ci się załatwić sprawy w Abdam, te bieżące. Następny postrzystanek kompleks. Możesz kontynuować eksplorowanie Abdam lub udać się do wyjścia. Będziesz mieć jeszcze wiele okazji, aby wrócić do Abdam, więc nie musisz zaglądać teraz w każdy zakamarek. Jeśli zginiesz, zanim opuścisz tę dzielnicę, nastąpi restart pętli i stracisz broń i medaliony zdobyte po wyjściu do Abdam. Mimo wszystko Colt zdobył potrzebne mu informacje, więc od razu przejdziesz do lokalizacji swojego następnego celu, do kompleksu. Skradanie się. Czasem łatwiej unikać walki, nie brać w niej udziału, składaj się wciskając, ale aby poruszyć się, wychyl się QF, aby wyglądać za rogu. Eternaliści prawdopodobnie nie zauważą cię, jeśli znajdziesz się ponad ich polem widzenia, więc wyszukaj miejsca zapewniającego ci przewagę wysokości. Głośne dźwięki, jak na przykład wystrzał broni palnej czy bieg, przyciągają nawet uwagę oddalonych eternalistów. Wskaźnik wykrycia Colta przez poszczególnych eternalistów wyświetlany jest w postaci ikony widocznej nad ich głowami, stopniowo wypełnia się, gdy przechodzą odbycia niezaalarmowanymi do podejrzliwości, aż po pełną świadomość jego obecności. Kurwa mać, właśnie ich wziąłem i ogarnąłem, że oni tam są, nie? Eternaliści mogą ostrzegać przed tobą swoich towarzyszy znajdujących się w okolicy, niektórzy są w stanie wzywać posiłki, rekruci, a on łatwiej tracą jednak zainteresowanie. W razie alarmowania przeciwnika postara się uciec i ukryć. Jeśli nie znajdą cię, to po jakimś czasie zajmą się czymś innym. Nara!
Ten wystrzał był niepotrzebny. Kurna, przez chwilę myślałem, że to Colt jakiś z przeszłości, z innej pętli to mówi. A tędy nie mogę wyjść? Te tunele biegną pod powierzchnią całej wyspy. Dzięki nim wejdę do kompleksu. Tak, zawijam się stąd. Centrum kontroli pętli. Być może istnieje guzik wyłączający ten koszmar. Najwyższa pora go wcisnąć. Udało ci się przeżyć. Okej. Mapa Adam, Charlie nadzoruje działania sieci Minikonu, przeszukać moje rzeczy. Nie pamiętam, żebym posiadał cokolwiek z tego szajsu, mam nadzieję, że prowadzi... Okej, w kompleksie znajduje się centrum kontroli pętli, będzie... Brzmi nieźle i obiecująco. Zebrany sprzęt. Otrzymujesz i zadajesz jeszcze mniej obrażeń. To kurwa genialna rzecz, nie? Otrzymujesz, ale też i zadajesz. To jeden chuj przecież ci to założyć, nie? A to? Kołczak, to jest na gwoździe, tak? Dzielnica Black Reef zmieniają się wraz z upływem dnia. Teraz znajdziesz możliwości i sekrety odkryte w danej dzielnicy podczas poszczególnych pór dnia. Możesz też dowiedzieć się więcej o podatnych na atak wizjonerach, odwiedzając dany obszar. Bierz dowolny cel z ikoną w kształcie rombu, aby śledzić go za pomocą znacznika. Odkrycia. Na Black Reef wiedza to potęga. Colt pamięta wszystko, co udało się odkryć na wyspie. Wszystkie te odkrycia są przechowywane tutaj. Odkrycia są dzielone na pory dnia i dzielnice, z którymi są związane. Wybierz dowolne odkrycie z ikoną w kształcie rombu, aby odaktywować znacznik, który pomoże ci dotrzeć do powiązanego z nim miejsca w świecie gry. Odkrycia dotyczące przerwania pętli lub specjalnego wyposażenia znajdziesz w menu trupów wizjonerów lub menu trupów arsenału. Charlie nadzoruje dzielnicę sieci Minikom. Okej. Nie mam żadnego medalionu, tak? To jest bez sensu, nie? No dobra. Eksploruj kompleks. Nigdy nie lubiłam tego mieszkania. Sądząc po jego stanie, ty też nie bardzo. Dlaczego? Będziesz tak do mnie ciągle wydzwaniać, Julie? Juliana. Cały chuj mnie obchodzi, jak się nazywasz, paniusiu. Ale obchodziło. Kiedyś. Przyjaźniliśmy się, Colt. Nie umiesz czytać? O, więc to dlatego kazałaś wszystkim mnie zabić. Ale tylko ja z tobą rozmawiam. Więc co ci to mówi? Że wpadłem w złe towarzystwo? Dobra. Centrum kontroli. Wyłączyć je. Freestat, Abdam, cała wyspa jest połączona tymi tunelami. Heh, pewnie się dziwicie. Kurwa, ty, zmienił koszulkę jebany, no bo nagrywam następnego dnia tą misję, po raz kolejny. Bo raz, że wczoraj jak nagrywałem, to mi wywaliło jakiś błąd i FPS-y mi spadły do 20, jak nagrywałem. A druga sprawa jest taka, że jak w momencie, w którym idziecie sobie, moi mili państwo, idziecie sobie w jakimś queście,
idziecie sobie jakimś questem i rozpoczniecie go, ale go nie zakończycie. To wtedy wam zaczyna tego questa od początku, więc nie dziwcie się, że niektóre questy będą po prostu w pewnym momencie jakby będę się zmieniał, nie? Będę miał inną koszulkę, bo będę nagrywał to następnego dnia. No kurde, dawaj do góry. Poszedł, dobra. Możemy iść dalej, bo mamy dostać się tam, do centrum kontroli pętli. No nie odwracaj się, typie. Ja ci tutaj podejdę. Ładnie cię po cichu sprzątnę, no i idę sobie dalej. Wszystko jest poniżej. Jak dupło. Gdyby tylko pozwoli mi sobie pomóc. Nieważne. Czy was tu jest tylko tylu? Czy może jest was tutaj więcej? Boję się, że jak strzelę z tej gwoździownicy, to nie zabiję gościa. Zaraz mi się wszyscy zlecą na głowę. Co to? To na pewno nie był wypadek. Jestem to. Kurwa. Jak ty, panie, się trzy strzały z tego przeżyłaś? Dobra, udało nam się to zrobić, wydaje mi się, że po cichu. Nawet w miarę. Nikt nas nie wykrył. Tak makabrycznie nas nie wykrył, w sensie, nie? Nie mogę je zhakować stąd. O! Dobra. Czujnik wyłączony. Zastrzel wszystkich. No, w sumie to zrobiłem. Tu jest co? Stacja z amunicją, użyj. Mam już dość amunicji. O, fajnie, fajnie, że takie coś jest. Nie, nie trzeba. Co tu tak piszczy? Limp i wopat kopacz. Używaj. Dwie bronie jednocześnie. Colt może posługiwać się dwiema sztukami broni jednocześnie, ale traci przy tym możliwość korzystania z celowników. Trzymając jednoręczną broń palną lub maczetę w prawej ręce, naciśnij 5, aby zmienić drugą sztukę jednoręcznej broni palnej w lewej ręce. Naciśnij 5 ponownie, aby przełączyć się między uzbrojeniem dostępnym do twojej lewej ręki. Okej. Okay. Ale gwoździarka chyba najlepsza. Sprawdź na 6. Nie tędy za tobą. Przed tobą w środku. Okej. Rozumiem przekaz. Ochrona jest tu zaostrzona, okej. Co to jest? Kod zaworu. Zamocuj koło zaworu. Brak zasilania.
No dobra, czy ja przez te drzwi tutaj przejdę? Tak, biorąc pod uwagę przekazanie programu Ion... Baw się dobrze. Miałem nadzieję, że pierwszy dzień poświęcę prawdziwym badaniom. I swoim wizjonerom. Tak? To też jedno z trzech przykazań. Ułożonych tak, a nawet tak prymitywny pierwotniak jak ty je zapamiętał. No tak, tak. O, zdaje się, że mamy tu prawdziwą burzę z piorunami. To dwa, trzy... Tu jest inna droga do tego miejsca też. No co? Jutro wrócisz. Tak chcesz spędzić pierwszy dzień? Nic nie osiągniemy. Ona robi prawdziwe badania. My obsługujemy tylko ten moment. Nie słyszę żadnych wystrzałów. Trzecie przekazanie? Chroni pętlę. Właśnie to. To jest Eternalist. O, to było przyjemne. VN6. Dzięki. Jednego mniej. Ciach. I ciach. Dobra. Gdzieś tu powinien być przełącznik. O co chodzi z tymi miejscówkami, gdzie jest takie coś? Strelak. To już chyba mam. To mi wygląda na coś bardzo ważnego. Co to? To chyba jakieś jaja. Mam jeszcze znaleźć cholerną baterię do tego głupiego ustrojstwa. No. Na szczęście daleko nie ma. Dobra, jest zasilanie. Pokaż, na co cię stać. Witajcie, Eternaliści. Tu Igor Serling. Zastanawialiście się może, jak działa pętla czasu? Dawno temu na wyspie Black Reef doszło do kataklizmu, który rozerwał czasoprzestrzeń. Nazywamy to rozerwanie anomalią. Ja i pozostali wizjonerzy założyliśmy program Ion, aby chronić i badać eteryczną nierównowagę tego zjawiska i dlatego wy musicie chronić i badać nas, wizjonerów. Przestrzegajcie trzech przykazań. W razie zagrożenia pętli stosujcie PZP. PZP? Cholera, już kończy mi się taśma? PZP jest w biurze ochrony na skalę Freestat. Powiadom cię szefa ochrony. On wam powie, jak używać PZP, by chronić pętlę. Okej. PZP brzmi potężnie. Może narobić bałaganu. Dobra, poszukam tego PZP. Okej, ale poszukamy już tego PZP w kolejnym, jutrzejszym najprawdopodobniej odcinku. Albo dzisiaj o 17. W każdym razie na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i życzę ci miłego popołudnia. Wbijaj oczywiście na Twitcha, gdzie jest stream. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Trzymaj się jeszcze raz. Cześć!